Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo i w dzisiejszym filmie podkręcimy sobie peceta. Tak więc w dzisiejszym filmie mamy do zrobienia konkretnie dwa zadania. Mianowicie pierwsze zadanie jest takie, żeby wymienić stokowe chłodzenie Intela, jakie mamy w tym komputerze, na Fortisa bydlaka trójkę. Następnie, gdy wymienimy sobie nasze chłodzenie, będziemy podkręcać ten procesor. Procesor, który znajduje się w tym komputerze, to Intel i7 czwartej generacji, konkretnie model 4790. Oczywiście podjęliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa, więc jeżeli podkręcanie pójdzie troszeczkę nie tak, to przynajmniej będziemy mieli czym ugasić wybuchowy kontent. Tak więc w tym momencie procesor chodzi sobie już jakiś czas na idle. Mamy tutaj temperatury pokroju na 34-35 stopni Celsjusza. Nie jest to wynik zły, ale zaraz odpalimy sobie Cinebencha, zobaczymy ile punktów zdobędzie procesor. No, tak więc zamontowaliśmy chłodzenie i udało się nam podkręcić tenże komputer do 3,95 GHz. Jest to w ogóle wersja Intela bez K, czyli teoretycznie ma ona zablokowany mnożnik, jednakże za pomocą magistrali FSB udało nam się wykręcić właśnie taki wynik. Więcej, no dało się troszeczkę więcej, jednakże już wtedy komputer zaczynał działać niestabilnie. Co do wyników w samym Cinebenchu, jest poprawa, nie jakaś bardzo duża, ale udało nam się wycisnąć 808 punktów. Natomiast jeżeli chodzi o temperatury po podkręceniu i na nowym chłodzeniu, no to one są jak najbardziej w porządku, bo dostajemy tam około 70 stopni po naprawdę dość długim stresowaniu. Po Prime 9.5, no właśnie te temperatury są tak w okolicach 70 stopni, więc jest z nich bardzo dobry. Fortis i tak dalej działa wtedy bardzo cicho, więc no myślę, że żyć nie umierać. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki temat o podkręcaniu i ile udało się wycisnąć z danego proca Wam się spodobał. Może taki dość krótki odcinek, jednakże myślę, jest tutaj troszeczkę zawartej wiedzy. Tyle z mojej strony. Na razie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Bye.